Maryjo Jasnogórska, Bogorodzico, Polski Królowo, stajemy przed obliczem Twoim i Twego Syna, Zbawiciela świata, w ten grudniowy czas, wspominając oblężenie Jasnej Góry przez Szwedów od 18 listopada do zwycięskiej obrony z dnia 26 na 27 grudnia 1655 roku. Jesteśmy tutaj i dzisiaj, w Twoim domu, żeby kolejny raz zawołać ze świętym Janem Pawłem II o powszechną mobilizację sumień i wspólny wysiłek moralny jako niezbędny dla wierności Bogu i budowania przyszłości Ojczyzny. To On w czasie stanu wojennego 20 stycznia 1982 roku prosił Ciebie, a my dzisiaj powtarzamy to wołanie. Matko naszej ziemskiej Ojczyzny, byłaś z nami w czasie różnych dziejowych prób. Byłaś z nami w czasach potopu, w czasach rozbiorów i okupacji, w sytuacji stanu wojennego. Bądź z nami dzisiaj. Twój obraz jasnogórski świecił szczególnym światłem pośród nowych, dziejowych doświadczeń i prób. Niech świeci znów. W Ojczyźnie Jasnej Góry nigdy nie może zabraknąć światła nadziei. Pani Jasnogórska, Matko Polskiej Solidarności, rozumiemy, że misja Kościoła ma charakter religijny. Nie jest jednak realizowana w oderwaniu od warunków życia społecznego i politycznego. Obowiązkiem Kościoła jest głoszenie Ewangelii, szafarstwo sakramentów, budowanie wspólnoty i zabieranie głosu, ilekroć domaga się tego duchowe dobro wiernych, obrona wartości moralnych, godności narodu, budowanej na godności osoby ludzkiej, od poczęcia aż po naturalną śmierć. Ty jesteś nie tylko zraniona szablą na twarzy, ale zasmucona wszelkimi podziałami, które nie budują na prawdzie i odpowiedzialności przed Bogiem. Zakończył się rok miłosierdzia w Kościele, rok dziękczynienia w Polsce
za dar chrztu narodu i apostolskiej pielgrzymki Ojca Świętego Franciszka. Ale pytamy siebie w duchu świętej Faustyny Kowalskiej. Czy tak wywyższeni umiemy jako naród i Polska być wdzięczni Bogu za te łaski opatrzności, która chroniła nas od nieszczęść społecznych i to w wymiarze międzynarodowym? Uznaliśmy Chrystusa jako naszego Boga, Zbawiciela i Króla polskich sumień. Na tej drodze charyzmatyczny świętej pamięci ojciec Jan Góra przygotowywał polską młodzież na lednicy, aby zrozumiała teraz i na przyszłe pokolenia, że chrześcijaństwo i polskość idą w parze i że sam papież Franciszek pragnął zanurzyć się w tej wypróbowanej wierze narodu dla dalszej posługi w Kościele. Ileż dobra w tej posłudze ewangelizacyjnej spełniły dzieła nowej ewangelizacji Radia Maryja, Telewizji Trwam i wszystkich dzieł. Królowo Polski, Matko pokoleń naszego narodu, dziękujemy z Tobą Bogu za wszystkich rodaków i odpowiedzialnych za kształt i wspólnotę narodu, bo Polska jest darem Boga, darem ojczystego domu, kultury, wiary i języka. Dlatego warto i trzeba się o nią spierać, ale w takim sporze nie chodzi o kłótnię, język nienawiści i pokonanie przeciwnika. Prosimy Cię, Matko, przede wszystkim o zwycięstwo prawdy i bezpieczną przyszłość naszej Ojczyzny. Zwłaszcza, że wczoraj w Berlinie została złożona ofiara kolejna z życia naszego rodaka z rąk terrorystów. Matko Jasnogórska, przedziwna pomocy i obrono naszego narodu. Za kilka dni Wigilia Bożego Narodzenia i ostatnie przygotowanie do przyjęcia osobistego i wspólnotowego Boga Człowieka do naszych serc. Dlatego znów powracają myśli i modlitwy świętego Jana Pawła II, tym razem z 22 grudnia 1982 roku. Trzeba Chrystusa przyjąć godnie z oczyszczonym i odnowionym sercem. Trzeba usunąć z drogi to, co zagraża mu drogę wejścia pod każdy dach i do każdego polskiego domu. Wyproś moc owocowania dobrem i prawdą i nadzieją. Zjednoczmy się jeszcze dzisiaj i w kolejnych dniach i nieznanych dniach Nowego Roku Pańskiego poprzez modlitwę księdza Piotra Skargi, którą święty Jan Paweł II odmawiał codziennie. Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący, wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Królowo Polski, modlimy się za cały Kościół Chrystusowy, Ojca Świętego Franciszka, za Episkopat Polski, za naszych księży biskupów z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gondeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, za księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego,
za naszych kapłanów i alumnów, osoby życia konsekrowanego, za misjonarzy. Prosimy o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Maryjo, oddajemy Ci Polskę, Ojczyznę naszą, sprawy radosne, bolesne i trudne. Modlimy się za Pana Prezydenta, za Panią Premier, za naszych parlamentarzystów Sejmu i Senatu, za wszystkich rządzących. Królowo Polski i Wielka Pani Węgier, modlimy się za naród węgierski, za obecnego wśród nas ambasadora Węgier wraz z małżonką, za cały naród węgierski. Polecamy Polaków żyjących na emigracji, naszych radiosłuchaczy, telewidzów, chorych i cierpiących. Modlimy się za naszych zmarłych, za tragicznie zmarłych, którzy zginęli we wczorajszym zamachu i w innych miejscach na całym świecie. Polecamy intencje wpisane do apelowej księgi. Królowo Polski, przywołujemy świętych patronów naszej Ojczyzny, świętego Wojciecha i świętego Stanisława, świętego Jana Pawła II i świętą siostrę Faustynę. Modlimy się o kanonizację księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności, o beatyfikację księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Tobie, Maryjo, oddajemy wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego z kraju i zagranicy, którzy nawiedzili jasnogórskie sanktuarium. Rozważamy tajemnicę nawiedzenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wiódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiony owoc żywota Twojego i błogosławiony Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Maryjo, Królowo Polski, przybyła się za nami. Maryjo, przybyła młodzież z ruchu lednickiego, jutro rocznica śmierci świętej pamięci ojca Jana Góry. Całe to jego wielkie dzieło Tobie zawierzamy. I wraz z młodzieżą z Lednicy odmówimy teraz wspólnie modlitwę jubileuszową na 300-lecie. Boga Rodzico, Dziewico Maryjo, nasza Matko i Królowo, wyniesiona na wyżyny nieba, Ty nieustannie otaczasz troską i miłością naród polski. Prosimy, by jubileusz 300-lecia koronacji Twojego jasnogórskiego wizerunku odnowił w każdym z nas cześć i ufność wobec Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ty, Matko, jesteś nam wzorem zaufania oraz uległego poddania się Jemu we wszystkim. Niech nasze przemienione życie stanie się żywym diamentem Twojej korony wyniesienia i chwały. Chcemy z naszymi duchowymi darami stanąć w bliskości Boga i stać się świadkami Jego wielkiego miłosierdzia. Pragniemy, odnowieni w wierze, nadziei i miłości, żyjąc według zasad Ewangelii, razem z Tobą uwielbiać Trójcę Przenajświętszą. Amen. Królowo Polski, Tobie oddajemy naszą ojczyznę, nasze parafie, rodziny, nasze wspólnoty, nas tu zgromadzonych na apelowej modlitwie. Tobie się, Maryjo, oddajemy i Tobie zawierzamy. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielu, naszymi prośbami, naszymi potrzebami naszych, a rozstrzelanych duszy żywych, racz nas zawsze wybawiać, Panu chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Ratowniczko nasza, Pokierniczko nasza, Pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas polecaj. Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o apelowe błogosławieństwo. Dzisiaj w godzinach porannych usłyszałem w katolickim radio Fiat piosenkę powracającą. Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się tyle zła. Ale ważna jest końcówka, która jest właściwie krzykiem, że mocno wierzę w to, że ludzi dobrej woli jest więcej. I ten świat nie może zginąć dzięki nim. Również Polska. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. A